Program adresowany jest szczególnie do klas 4-6, czyli starałem się dostosować ten ćwiczenia, które mnie się udawało w klasach 4-6 zrobić. I szanowni Państwo, zaczynamy od podstawowej rzeczy u dzieci, topografia boiska związana z poruszaniem się. Więc tu jest linia boczna boiska i bardzo proszę, wzdłuż bocznej linii boiska do koszykówki, lewa nóżka w środku boiska, prawa nóżka na zewnątrz, poruszamy się truchcikiem. Proszę, jedna osoba za drugim. Poruszamy się truchcikiem. Linia boczna boiska. Drugą linią mamy linię końcową boiska i poruszamy się tyłem na linii końcowej boiska. I druga linia, poruszamy się przodem. Poruszamy się wolniutko. I poruszamy się tyłem. I dalej, poznajemy linię rzutu za trzy punkty. Poruszamy się krokiem odstawno-dostawnym. Jeszcze możemy do tego dołączyć pracę ramionek. Poruszamy się przodem. Poruszamy się, jak boisko jest 3 sekund. I rzutu linia za trzy punkty. Teraz druga strona. Również rączki pracują. Truchcik przodem, pole 3 sekund, linia rzutów wolnych. Uwaga, jedynki za linią końcową pod tym koszem, dwójki za linią końcową pod tym, trójki za linią boczną, czwórki za linią boczną. Szeroko, jak jest szerokość boiska. Kiedyś były to ćwiczenia z grupy orientacyjno-porządkowym. Szeroko. Im na mój sygnał. Jedynki zamieniają się z dwójkami, a trójki z czwórkami. Celem zabawy jest przemieszczenie się na drugą stronę i jeszcze się nie zderzenie. Uwaga, start! Uwaga, trójki z czwórkami, dwójki z jedynkami, start! I uwaga, na sygnał o jedno miejsce w prawo. O dwa miejsca w lewo. Dwa miejsca w lewo, na obwodzie. Szeroko, za liniami, za liniami. Uwaga, czwóreczki. Na tym boisku, na każdym przecięciu linii, czyli jak jest tu linia, przecięcie. Mamy zatrzymać się na tym boisku, na sygnał. Jasne? My mamy na sygnał zatrzymać się na każdej linii przecinającej się. Wszystkie linie do przecięcia. Uwaga! Start! I uwaga! Powrót! Powrót! My szukamy teraz miejsc na boisku. Jedynka ucieka, dwójka ją goni. Zagwizdek, zamiana. Dwójka ucieka, jedynka. Zmiana. Jedyneczki twarzą do zegara, dwójki twarzą do trybun. Na środku sali. Ramionka szeroko. Na sygnał. Start, biegasz. Mam. Zatrzymać się. Dobiec. Uwaga. Leżenie przodem. Startujemy. Dotykamy linię. Zatrzymujemy się. Prawa, lewa. Rączkami klapniemy i do leżenia. Uwaga, start. Hop, wracamy, prawa, lewa. Hop i leżymy. Jak było prawa, lewa, to teraz? Lewa, prawa.
Uwaga! Start! I bardzo fajnie. Na sygnał mamy wystartować, zabrać talerzyk i wrócić na swoje miejsce. Jeden talerzyk i wracamy na swoje miejsce. Zadaniem jest zebranie jak największej ilości talerzyków i powrót na swoje miejsce. Uwaga, start! Każdy talerzyk mamy ułożyć to, co było na przecięciu linii. Czyli zadanie wasze jest poukładać te talerzyki tam, gdzie się przecinają linie do koszykówki. Start! Linie do koszykówki. Zabieramy, to jest siatkówkę. Zabieramy, tutaj jeszcze mamy do koszykówki. Tu. Na tej linii rzutów wolnych mamy ułożyć żółte. Na tamtej linii rzutów wolnych mamy ułożyć niebieskie. Pozostałe kolorowe, jak jest centralne koło. Uwaga, zadanie dla tej grupy. Start! Żółte, niebieskie, pozostałe kolorowe. I brawo! Uwaga, wstajemy do, szeroko jak boisko, do koszykówki i pierwsze, nie ruszamy się na razie, mamy wypuścić kółko, starać się przebiec i na końcu sali to kółko chwycić. Start, mocno. No, wypuszczamy. I uwaga, próbujemy, ta grupa, wypuścić kółko i biegnę, staram się wbiec po kółeczku. Wypuścić i przebiec, chwycić kółeczko. Proszę, ruszamy. Poruszamy się na drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery za sobą. Raz, dwa, trzy, cztery za sobą. Do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I przekazujemy piłeczki. Raz, dwa, trzy, do góry i mamy chwycić. Raz, dwa, trzy, do góry i mam chwycić. I ruszamy na drugą stronę pod jedną nóżką, pod drugą. I ruszamy do połowy. Kankana tańczymy. Do połowy, prawa nóżka od połowy lewa. Ruszamy. Mamy piłeczki. Wyrzucamy do przodu. Zatrzymanie na jedno tempo. Sprawdzamy nóżki. Ósemeczka. Wyrzucamy mocny chwyt. Ósemeczka. Wyrzucamy mocny chwyt. Ósemeczka. Ruszamy. I wyrzucamy do połowy. Prawa, lewa. Raz, dwa. Lewa noga do tyłu. Wyrzucamy. Zatrzymujemy. Prawa, lewa. Raz, dwa. Lewa do tyłu. Stop. Szanowni Państwo, ja demonstruję, jak to ćwiczenie powinno wyglądać. Czyli nóżki po zatrzymaniu do kierunku. Nieskręcone. Bardzo często złe zatrzymanie powoduje, że start jest zły. I to już jest przyczynek do tego, że staw skokowy nam źle pracuje, staw kolanowy nam źle pracuje, już nie mówiąc biodra i inne rzeczy. Ruszamy. Do połowy prawa, lewa, od połowy lewa, prawa. A my zwracamy uwagę, popatrzcie, ile jest przy zatrzymaniu oderwania pięty. A tu cała zabawa polega na tym, żeby te stopy były, do parkietu. Nie oderwane, tylko do parkietu.
Kolejne ćwiczenie. Próbujemy. Stopy. Wybieramy sobie te linie. Stopa na linii. Raz, dwa. Do góry. Wędruje. Raz, dwa. Proszę zobaczyć. Do kierunku, z tyłu, do kierunku. Nie ma skręcenia, nie ma skręcenia. Tu. Oczywiście mogę dołożyć dodatkowe ćwiczenia. Na razie chciałbym tylko tyle. Proszę, ruszamy. Jak najdalszy wypad. Jak najdalszy. I jak najdalej. Mocno uderzamy o parkiet. Raz, dwa, trzy, cztery. I wracamy po tą piłkę. Uderzamy, startujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. I wracamy po tą piłeczkę. Proszę, ruszamy. A my teraz, odbijając piłeczkę, staramy się przebiec. Odbić piłeczkę, przebiec, przebiec, przebiec. Proszę, ruszamy na drugą stronę. Wyrzucam piłeczkę do przodu. Zatrzymuję się. Mocny kozioł. Stopy stoją na parkiecie i mam wrzucić piłeczkę. Zatrzymuję. Hop. Kozioł. I wrzucamy do przodu. Zatrzymuję się. Kozioł. I wrzucamy do przodu. Proszę, ruszamy. Wyrzucam. No, zatrzymuję się. Piłka do góry. Hop. Pół obrotu. Hop. Pół obrotu. Hop. Pół obrotu. Hop. I wyrzucamy piłeczkę. I ruszamy. Uwaga. Nauczyciel na lekcji czasami też się zmęczy, prawda? No to jak się zmęczył, to sobie siądzie. I dobrze. Jak nie weźmie kawy i nie będzie pił kawy albo gazety czytał. Więc siadamy. Mamy tą piłkę, coś z nią musimy zrobić. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, stopy razem, pięć i sześć. No więc jak mówiłem, że mamy słabe rączki, to staramy się tą piłeczkę przerzucać do przodu. Wędrujemy do połowy sali. Oczywiście w wersji lajtowej, czyli bardziej spokojnej dla dzieci, możemy tą piłeczkę toczyć. Może pan zademonstruje. Czyli przetaczamy piłeczkę. O, bawimy się w ten sposób. Brawa dla pana. Możemy sobie siąść. I spróbujemy piłeczkę wyrzucić do góry. Wyrzucić do góry. Jako że koszykówka jest troszeczkę złożona koordynacyjnie i wymaga orientacji, to spróbujemy sobie zrobić następujące ćwiczonko. Do góry i mocny skłon. Do góry i mocny skłon. Proszę. Kolejne ćwiczenie. Trzymamy piłeczkę w nóżkach. Próbujemy. Hop. Przejść i na drugą stronę. Hop. Do podporu. I przejść na drugą stronę. Próbujemy. Bardzo fajnie. Hop. Uwaga. Na drugą stronę przebiegamy. Raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo. Pierwszy sposób wejścia w posiadanie piłki. Najczęstszy. Piłka gdzieś toczy się po parkiecie, mam dobiec i przekozłować na drugą stronę boiska. Wyrzucamy piłeczkę, prawą rączką przekozłujemy. Hop. Drugi sposób wejścia w posiadanie piłki. Piłka jest toczona, mam podbiec, chwycić i lewą rączką zakozłujemy. Proszę, ruszamy. Podbiec, chwycić i lewą z lewej strony. Już tu pierwszy mamy niuans techniczny. Jeżeli zatrzymam się po chwycie piłki, za chwilę to będzie, mogę rozpocząć albo w lewo, albo w prawo. Tutaj, jeżeli piłka toczy się po parkiecie, to zazwyczaj mam się zasłonić od przeciwnika i tąszą ręką rozpocząć kozłowanie. Po chwycie
zasłaniam się od przeciwnika i rozpoczynam kozłowanie. Spróbujemy to jeszcze raz zrobić. W jedną stronę lewą, drugą prawą. Kolejne rozpoczęcie piłki po chwycie. Nisko, skręt tułowia i rozpoczynam. Zatrzymuje się wyrzut, chwyt w drugą stronę. Spróbujemy wykonać to w sposób następujący. Wyrzut piłki, zatrzymanie, skręt tułowia. Raz, dwa, trzy, zatrzymanie. Wyrzut, zatrzymanie, skręt tułowia lewa. Raz, dwa, trzy. Po co to zatrzymanie, wyrzut piłki? Żeby nie utrwalać błędu kroków, czyli to jest... Jedna akcja się skończyła, wyrzut. I to druga akcja się rozpoczyna. Ruszamy. Raz w lewo, raz w prawo. To ćwiczenie jest wykonywane, bo tak pan kazał lub pani kazała. Ale spróbujemy to rozpoczęcie kozłowania nauczać w troszeczkę innej formie. W związku z powyższym bardzo proszę dwójeczkami. Jedna osoba po jednej stronie, druga osoba po drugiej. Na osi boiska. Szybciuteńko. I teraz spróbujemy wymusić to rozpoczęcie kozłowania. Czyli trzymam piłkę, nisko ugięte nogi, wykonuję skręt tułowia, zasłaniam się przed przeciwnikiem, mam postawić stopę w miejsce, gdzie stała stopa mojego partnera i wykonać długi kozioł. Tylko to. Hop i powrót. Wymiana piłek. Hop i powrót. Wymiana piłek. Hop. I tu już mamy to reagowanie na bodźce. Czy w lewo, czy w prawo. Rozpoczniemy kozłowanie i jednocześnie połączymy to ze zmianą kierunku kozłowania. Czyli rozpoczynamy kozłowanie. Kozłuję do linii. Noga ręki niekozłującej. Czyli tutaj, w tym wypadku która? Lewa. Na linii. Wykonuję zmianę i kozłuję lewą rączką do środka, zatrzymuję się, wymieniam, rozpoczynam w lewo, prawa noga za linią, osłaniam piłkę, zmiana, kozłuję, zatrzymuję się i zmieniam. Czyli rozpoczęcie kozłowania i zmiana kierunku kozłowania. Ruszamy. I podobny układ ćwiczeń, wasza dwójka demonstruje. Rozpoczynamy kozłowanie, no piłeczkę, hop, kozłuję, zatrzymuję się przed panią. Tak, na jedno tempo, oddaję jej piłkę. Rozpocznij kozłowanie, mijaj, no właśnie, stop, stop, stop. Nie tu, bo ci piłkę zabierze, czyli za przeciwnika mam się schować. Kozłuj do środka. No. Tak, kozłuj. Pani kozłuje. Stop, stop, stop. Słoneczko, nie ta ręka. No to wracamy. Hop, masz go minąć z tej strony. Hop, tak. Do koleżanki. Hop, zatrzymujecie się. Wymiana piłek. Rozpocznij kozłowanie do pana. Rozpocznij. Zatrzymaj się. Hop, ale zatrzymujemy się na jedno tempo. I ruszamy. Szanowni Państwo, to samo możemy zrobić z dwoma piłeczkami, że kozłuję, zmieniam. Tutaj do pana kozłuję. Hop, pan kozłuje. Możemy zmienić, że kozłujemy z jednej do drugiej. Możemy kozłować zamieniając piłkę. Możemy kozłować zamieniając pod nogą jedną, pod drugą, drugą, za plecami i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze podstawowe podanie obu rąk sprzed klatki piersiowej. Aparat fotograficzny, nisko nogi i mam wykonać, rączki zostają. Większość z was miała to, prawda? Na uczelni. Ale my spróbujemy to połączyć z następującym elementem, tak jak to wygląda w grze.
wykonaj podanie do koleżanki, wykonaj podanie do koleżanki i od razu zmień kierunek, wykonaj podanie, zmień kierunek, wystartuj, chwyć piłę, podaj, oddaj, zmień kierunek, podaj, oddaj, zmień kierunek i proszę, ruszamy. Ale możemy to ćwiczenie również skonstruować następujące. Piłka do pana. Po podaniu, podanie, raz, zamiana miejsc. Podanie, hop, zamiana. Podanie, zamiana. Podanie, zamiana. Mogę podać? Nie muszę. Trzymam ją oburącz. Zmieniła się sytuacja, dobieg obrońca. Jeżeli będę miał piłkę na jednej rączce, no to jak piłkarz ręczny nie przetrzymam tej piłki. Ćwiczenie wygląda następująco. Na rozpoczęcie. Biegnę, rozpoczynasz kozłowanie. Mam dobiec tutaj. Otrzymujesz piłkę. Masz mu podać. Wykonać obrót w kierunku kosza. Zmienić rękę kozłującą. Kozłuj. Hop. I rzut do kosza. I po zbiórce piłki podajesz wolnemu. No podaj. I biegniesz za. Masz piłeczkę, rozpocznij kozłowanie. Biegaj, 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 biegaj po podaniu. Podaj mu. Stop. Mamy zatrzymać się bokiem. Okay. Wykonaj ruch. Tą nogą mijaj, kozłuj. Z lewej, ho, ho, rzucaj, zbieraj piłkę, podaj, idziesz na koniec rzędu. Po podaniu, biegaj, rozpocznij kozłowanie. Bokiem jesteś, podaj, mijaj słupek, biegaj i podaj, biegaj, tu, otrzymałaś podanie, ruch do środka, kozłuj, już ruszaj. Już ruszaj kozłowanie. Uważaj, piłę dostajesz. Obrót, kozioł. Kozłuj, biegaj, nic się nie dzieje. I ruszamy.